A teraz pan dr Mariusz Jabłoński wygłosi referat Kultura myślenia i kultura czynu, dwie konieczności życia narodu. Zapraszam. Witam Państwa serdecznie. Proszę Państwa, ja mam taki tytuł, który właściwie można również przetłumaczyć jako Feliks Konieczny, główny motywator Rzeczpospolitej, ewentualnie coach Rzeczpospolitej, posługując się językiem psychologii. Proszę Państwa, właściwie co mnie skłoniło do wyboru tego tematu? Zacząłem szukać w internecie różnych takich analiz, które by pokazywały właściwie, co nas czeka w przyszłości. I muszę Państwu powiedzieć, że zdecydowanie się przeraziłem, bo stwierdziłem, że wszystkie analizy, które są w internecie, ewentualnie pojawiają się jakieś książki, one mają taki jakiś dziwny wydźwięk, mianowicie jest jakiś taki katastrofizm, że albo będzie jakiś Armagedon, albo będzie apokalipsa, albo pochłonie nas Unia Europejska, albo będą, przepraszam, globaliści nas w jakiś sposób nękać już do końca życia. I w pewnym momencie stwierdziłem, że no nie da się żyć po prostu w takim świecie, w świecie takich idei. I postanowiłem sięgnąć, proszę Państwa, do Konecznego, nie dlatego, żebym nie znał, no bo w końcu pisałem doktorat właśnie z profesora Konecznego, ale po prostu chciałem zobaczyć, co on myśli na temat życia. I proszę Państwa, i muszę powiedzieć, że się uspokoiłem zdecydowanie. Dlaczego? Dlatego, że profesor Konieczny w roku 1921 wydał książkę Polskie Logos Aetos. I ta książka była, proszę zwrócić uwagę, ona pewnie była pisana wcześniej, to znaczy przed wydaniem, czyli to jest pewnie rok 19, 20, ewentualnie przyjmijmy, że 20, czyli to jest praktycznie 2 lata po zakończeniu I wojny światowej. I później popatrzyłem też na jego artykuł, mianowicie, który zamieścił w niedzieli, nie podam Państwu dokładnie teraz, który to był numer, to w każdym razie to był rok 47, czyli także 2 lata po zakończeniu wojny, z tym, że to już było po zakończeniu II wojny światowej. I proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. On powiedział w ten sposób, że proszę Państwa, my powinniśmy wytwarzać sobie kulturę czynu, kulturę myślenia, kulturę działania. Po co? Po prostu po to, żeby tworzyć. I ja postaram się Państwu przeczytać teraz ten fragment, który profesor Konieczny napisał właśnie w polskim Logos Aetos, to jest w tomie pierwszym. Poprzez szereg nieprzyjemności dotkliwych częstokroć musi się wyrobić w sobie kulturę myślenia i kulturę czynu. To jest zdolność myślenia ciągłego, zarazem czynności nieustannej. I wówczas dopiero jest się człowiekiem myślącym i osobnikiem twórczym. I ten fragment, proszę Państwa, zawiera no, kilka takich pojęć, nad którymi wydaje mi się, że warto się pochylić. Mianowicie samo słowo kultura. Profesor Jacek Bartyzel wyjaśnił, na czym to słowo polega, że to jest pewna praca nad tym, co już mam, i to nie jest praca chwilowa, to jest praca wymiarowa, można powiedzieć, ciągła, wielogodzinna, wielodniowa, wielotygodniowa. Czyli to jest jakieś zdobycie umiejętności poprawnego myślenia. Jeżeli chodzi zaś o działanie, to proszę zwrócić uwagę, że tutaj Konieczny używa takiego słowa, mianowicie ciągłego działania. I teraz, dlaczego on na to zwracał uwagę? Proszę Państwa, bo każdy jakiś większy czyn, każde jakieś większe dobro, jeżeli chodzi nawet o takie dobro duchowe, o którym z kolei pan profesor Skrzydlewski mówił, wymaga od nas pewnego ciągłego i długiego zaangażowania. I jeżeli będziemy, proszę Państwa, idąc dalej myślą Koniecznego, to możemy się zastanowić właściwie, dlaczego on kulturę uzależnił od takiego aspektu, bym powiedział, no technicznego, no bo właściwie on nie mówi myślcie o tym czy o tamtym, działajcie w taki czy w inny sposób. On mówi ciągle lub też nieustannie. I teraz, proszę Państwa, no to się właśnie wiąże z naturą człowieka i z naturą rzeczywistości, bo sam proces myślenia jest procesem niezwykle skomplikowanym. Zaangażowane są wszystkie wymiary, można powiedzieć, które są w człowieku, czyli psychika, duch, ale również i zmysły, czyli ta sfera biologiczna.
weźmy pod uwagę jakby konsekwencje tego. Jeżeli myślimy poprawnie, jeżeli pracujemy nad tym, żeby myśleć poprawnie, to wtedy będziemy w odpowiedni sposób wytyczać sobie cele. Będziemy te cele realizować. A kiedy będziemy te cele realizować? No wtedy, kiedy będziemy się dobrze orientować w rzeczywistości. Czyli ta rzeczywistość, w której my się znajdujemy, musi być przez nas bardzo dobrze poznana i jednocześnie w ramach tej rzeczywistości my możemy dalej wytyczać sobie cele, bo my ją po prostu znamy, widzimy nasze braki, widzimy to, czego nam brakuje. I proszę Państwa, idąc dalej z myślą koniecznego, pozwolę sobie przeczytać taki fragment, który także pochodzi z polskiego Logozaetos, mianowicie on pisze tak. Nie umiemy z otuchą patrzeć w przyszłość, bośmy przywykli wyobrażać ją sobie jako skazaną z góry na pewien kształt nieuchronny, skutkiem przyczynowego związku faktów. Skoro zaś przeszłość z góry jest zdeterminowana, na nic myśleć o tym, jaką być winna i starać się, żeby była taka, jak tego byśmy pragnęli. I tutaj, proszę Państwa, to jest jakby sedno przesłania koniecznego, które jest, wydaje mi się, takie bardzo dla nas konieczne. My musimy pragnąć, ażeby została zachowana polskość, czyli musimy ją najpierw zdefiniować, czym ta polskość jest, czym ja jestem jako Polak, czym są inni wokół mnie jako Polacy, żebyśmy się nie kłócili, że ktoś jest Polakiem, a ktoś nie jest Polakiem, albo ktoś jest zdrajcą, a ktoś nie jest zdrajcą. Czyli bardziej myślę, że powinniśmy iść właśnie w kierunku takiego zdefiniowania pojęcia polskości. I to jest jakby jeden aspekt, ale drugi aspekt jest taki, mianowicie my musimy czegoś pragnąć. Czyli my musimy pragnąć, żeby zasady cywilizacji łacińskiej zostały w społeczeństwach Europy Zachodni, u nas oczywiście w Polsce i tak jak też profesor Skrzydlewski mówił, nawet właśnie teraz pewnie po wojnie na Ukrainie czy w innych krajach Europy Środkowej, no bo wydaje mi się, że na Rosji to raczej szans nie ma. I dlatego proszę Państwa, to jest coś takiego, że my musimy po prostu patrząc na naszą rzeczywistość starać się te właśnie cele, o których Koneczny mówił, realizować, starać się je po prostu wcielać w życie. I teraz jeszcze jest jedna sprawa, mianowicie taka, że Koneczny mówi w ten sposób, czy ja się mam zajmować wszystkim, czy co ja mam robić, prawda? No my Polacy znamy się praktycznie na wszystkim, to są już nawet różne takie przekonania, prawda? Ale sprawa jest taka, robię to, na czym się znam najlepiej. On w jednym z artykułów, różnie zawartych w niedzieli, mówi w ten sposób, że jeżeli nie wiem, co mam zrobić, to robię to, na czym się znam. Czyli tutaj zastosował zasadę, o której też bardzo dużo pisał, mianowicie zasada przemienności sił. Bo mówi tak, jeżeli na przykład lekarz uleczy nauczyciela, który jest dobrym nauczycielem, to ten nauczyciel z kolei kolejne pokolenia uczniów będzie mógł odpowiednio przygotować do życia. Jeżeli ktoś ma swój, można powiedzieć, biznes, prawda, ma swoją firmę, może przyczynić się do tego, że na przykład ufunduje komuś badania, ufunduje czy umożliwi komuś na przykład realizację wydania książki, czy nawet organizacji takiej konferencji jak tutaj. Czyli ta działalność w ramach narodu, ta działalność cywilizacyjna, wydaje mi się, że ona jest bardzo optymistyczna. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli każdy z nas wykonywałby tą czynność, do której jest powołany, czy ktoś może wierzyć przez Pana Boga, czy przez własne umiejętności, które posiada, czy przez doświadczenie, które ma, że te wszystkie właśnie jego działania mogą się przyczynić do tego, że jakaś ta cząstka cywilizacji zostanie zbudowana, a później zostanie ona przetworzona na jakimś innym polu. I jeszcze proszę Państwa, chciałbym już, żeby też nie przedłużać, bo wiem, że to nie chodzi o to, żeby zagadywać, ale chciałbym Państwu jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz. Dlaczego ważne jest wytyczanie celów? Ponieważ wytyczanie celów daje nam swobodę, daje nam wolność.
Bo proszę zwrócić uwagę, jest takie określenie w języku polskim niepodległość, prawda? Ja się kiedyś nad tym słowem zastanawiałem, nawet sięgnąłem do słownika Aleksandra Bücknera i tam jest takie słowo podle. Nie ma słowa niepodległość czy niepodle, tylko jest podle. I co to ono znaczy? Ono znaczy według kogoś. I teraz słowo niepodległość to jest to słowo, które wydaje mi się jest charakterystyczne dla nas właśnie jako ludzi cywilizacji Zachodu. My wytyczamy sobie, my sami, tak, osobiście wytyczamy sobie cele, które nie są celami kogoś innego, tylko są to cele, które my chcemy zrealizować. I ostatnia sprawa, proszę Państwa, już naprawdę na sam koniec. Kiedyś pamiętam, jak na zajęciach z psychologii klinicznej, no, na studiach na Akademii Ignacjanum, pamiętam, jak pani profesor Zenomena Purzek kiedyś powiedziała do nas takie słowa, które wydaje mi się, że też mogą być zastosowane właśnie do naszych czasów współczesnych. Mianowicie, proszę Państwa, jesteśmy tacy jak wszyscy, jesteśmy tacy jak niektórzy, jesteśmy tacy jak my sami. I jeżeli Państwo to przełożą później na naród, to tutaj otwiera się przed nami też bardzo duże pole współpracy, bo my nie musimy być tacy jak Niemcy, my nie musimy być tacy jak Francuzi, my mamy być tacy jak Polacy, prawda? Jako my sami, jako my indywidualni, ale też możemy być jako dzielący wartości na przykład cywilizacji łacińskiej z innymi narodami, czyli możemy być jak niektórzy, ale też możemy być jak wszyscy inni, którzy dążą do tego, żeby przeżyć, żeby normalnie funkcjonować. Także proszę Państwa, chciałbym, żebyście Państwo też koniecznego odczytywali w takim kontekście pozytywnym, w kontekście, że nie możemy się podłamywać, tylko my musimy walczyć o naszą cywilizację, musimy sobie te cele stawiać i te cele realizować. I w tym momencie no, nie będziemy wpadać właśnie w takie, nie chcę tutaj źle powiedzieć, ale apokaliptyczne, no bo w sumie apokalipsa jest czymś dobrym, bo to jest spotkanie z Bogiem, ale że spotka nas jakieś nieszczęście. Także bardzo dziękuję Państwu.